Halo, halo, cześć, witajcie! Ja jestem Ignacy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny dzień, 19 marca, dzisiaj gramy Heroes 3 Shadow Dev Kampania. Kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę. Może w końcu zamkniemy tą zasraną gem. Jak już powiedzieliście, gem i tant to są swoje nemezis po prostu od początku gry. Ostatnio na koniec odcinka udało nam się pokonać owego tanta. Zobaczcie, jakie w tym momencie mamy statystyki. Mam przekozackiego bohatera już w tym momencie. Mamy tam portal i na dobrą sprawę nie znajduję już bardzo miejsca, gdzie oni mogliby nam jakoś strasznie zaszkodzić. Pobiliśmy większość najgroźniejszych bohaterów. Ten biomik jest chyba zamknięty, ale zaraz to zweryfikujemy. Oczywiście puścimy może jakiegoś czuja stąd. Okej, jesteś dobrym czujem zawsze. Dobra, ty podbij. Tutaj oczywiście nam smrodziły te kominy, ale nie sądzę, żeby wrogowie mogli nam się teraz jakoś strasznie bardzo przeciwstawić. Sprawdźmy jeszcze oczywiście sobie tutaj w sile armii. No nie, oni nie stawiają w ogóle jakiegokolwiek oporu. Czerwony już nie ma niczego praktycznie. Najsilniejszy ma wampir. Czy pomarańczowy coś ma? Nawet ma w miarę sprawne statystyki, ale w ilości miast... Oj, już daleko, daleko w lesie. Jak wygląda sytuacja z drakoliszami? Tu się jakieś robią. Tutaj się robią. Bo ja oczywiście, wiecie, pamiętam cały czas... O Jezu, tu jest wojska. Cały czas pamiętam oczywiście o tej sytuacji, że... komputer będzie chciał ode mnie tam uzyskać... Aha, i tu jest wróg. Zapomniałem o nim. Dobra, to co, gem? Musisz wykonać teleporty, nie? I po prostu pobić to i to towarzystwo. Tam się steleportował. Septiena tu jest. Wiecie co? Myślę, że Daremyt może to spokojnie zrobić. Bardzo się cieszę. Coś tam straciłaś, ale tym się bardzo nie przejmujemy. Kyre oczywiście klasycznie kradni tutaj co się da, żeby ich oczywiście od tego podcinać. Czerwony strażnik. Nie pamiętam, czy gdzieś był potrzebny. Przynajmniej nie zakodowałem gdziekolwiek, żeby było jakoś strasznie mi niezbędne do czegokolwiek. Teleportnijmy się do Sanctum, tak? Sanctum. Mało mamy many. Będę musiał oczywiście o tym pamiętać, żeby jakoś nie przeforsować się z nią, jeżeli chodzi o używanie. Ale już za moment będzie Clancy, który będzie miał też oczywiście troszeczkę więcej tej armii już. Ale on troszeczkę tu będzie musiał i tak poczekać, zanim wszystko zbudujemy i wszystko ulepszymy. Bo ma tego wojska sporo, jak widzicie. Sporo tej armii pozostało tutaj, patrzcie. To ledwie nam się udało zrobić smoki i jednorogi, i to też nie wszystkie. Dobra, przyjacielu, to oczywiście zrobimy co? Manewr klasyczny, czyli posiedzisz sobie z wojskami tutaj, będzie ci się ruch stakował, nie? Dobra, a my myślę, że możemy oddać turę, bo i tak hajsów nie mamy. Dobrze. Podbijmy sobie tędy. Przeteleportujemy się. Jedyne, czego użyjemy, to myślę, że... Ciebie? 270 na wszystko? Chyba powinno starczyć. Przynajmniej do tego, czego potrzebuję. 9 do... 8. O, jest, wiejesz mi. No dobra, trudno. Shit happens, jak to się mówi. Jeszcze pieprzysz pewnie. Ty głupi głupku. Nie mam kajdanu w wojnie, czy mam? Mam kajdany w wojnie, że on nie uciekał? Aha, okej, dobra. Trochę by to wyjaśniało. No to co, teleport tutaj do Grave Raven. Poproszę. No i pomanie, dobra, dobrze, że się w porę wyteleportowaliśmy tutaj. Clancy niech sobie siedzi, a ty wszystko oczywiście czyść po czerwoniaku. Czyli został już tam tylko jeden wróg czerwonego, miał najmocniejszą armię, więc na dobrą sprawę już nie sądzę, że stawi nam jakikolwiek opór w nasz wróg już. Jeszcze troszkę wojska pozostało do zebrania. Oddajmy turkę, nie zregenerujmy się tak. To u nich kurdek po prostu na targu, każdy ma tą zdolność teleportacji. A dobra, tu jest drugi portal, spoko, okej. Okay. A ja się jak głupek po prostu zastanawiam, jakim cudem oni się tak teleportują, Dobra, okej. Okay. Tyle już chociaż wiemy, jesteśmy chociaż o tą wiedzę mądrzejsi. Klancy. Jeszcze centarły jakieś. Dobra, zróbmy coś takiego i powinno być chyba w porządku. Dawaj, przyjacielu. Poproszę ci teraz tak, rozstawmy oczywiście wojsko klasycznie sobie w jakiś tam sposób sensowny względnie. No, ten wygląda w miarę przyzwoicie, może coś takiego. Mamy tylko... A, 174. Myślałem, że mamy ich troszeczkę mniej. To chcemy pogonić i mieć te smoki? Możemy sobie to zrobić od razu, nie? Będziemy mieli to z głowy, a smoków się zawsze będzie więcej zbierało w sumie w każdym z miejsc naszych, które mamy. Wy powinniście uciec przede mną, tak odnoszę wrażenie. Dobra, to co, teleport w takim razie do Sanctum. I z Sanctum gnamy. Strony pana Wokiala. Dobra, brzmi jak plan. Oddajmy turkę. Tu jest orangę. Dawaj tutaj. To jest kilkuwejściowy teleport, czy jak? Nas się dowiemy.
Pozbieraj co twoje. I spadaj stąd. Klancy. Pogoń to towarzystwo. O, walczą. Co ma z bles, nie? Palimy, palimy. O, cholera jasna. To jest strasznie bolesny czar. Ty już miałeś uderzenie. Clancy, możesz tym przywalić. O, bo ty masz swoje te bardzo mocne jednorożce. To jest jak najbardziej sprawna jednostka do tego typu akcji. Myślę, że już miałeś kontratak. I po wszystkim. Niestety, 20 elfów, to boli. Ale okej. Okay. Myślę, że jesteśmy w stanie to przeżyć. Grunże smoków nie straciliśmy. Z jakichś straszliwego bólu nie będzie, ale jest dobrze. Dobra, mamy się blisko do smoków. To już jest ważne. To już jest ważne. Dobra. Temperaturę. Czy każdy z was potrafi się wyteleportować zewsząd? To jest, przepraszam, jakaś umiejętność, która jest sprzedawana, nie wiem, na targu? Bo po prostu odnoszę takie wrażenie powoli. Patrzcie, jak w porę zdążyliśmy to zrobić, żeby jeszcze tutaj złapać plus jeden do smoków w zameczku naszym. Kolejny raz gryf się dubluje, więc już chyba mieliście sens z tym, żeby zbierać te gryfy. Znaczy, oczywiście nikt nie mógł o tym wiedzieć, bo to jest losowe, ale... na potrzeby historii brzmi zawsze dobrze. Tutaj weźmy sobie jeszcze to cudeńko. O, tutaj jakieś czarki złap, przyjaciółko. Pogoń tego gryfa, pokaż, gdzie się tym teleportujesz. Dobra, czyli tylko tutaj między tymi dwoma miejscami. No taki biomik przejściowy z tego co widzę. Pewnie można jeszcze przejść jakiś inny sposób, na przykład tędy. Dobra, u nich każdy się może tymi wyjściami... Aha, i tu jest jeszcze taki. Aha, to jest czerwony, to jest zielony, a to jest jeszcze inny. Dobra, okej. Okay. To jeszcze jest jedyny, który nie sprawdziłem. Okej, okay, dobra, niech będzie. Stąd w takim razie też wypuszczamy czujkę. Malcolm, nie nowa. O, i ty byłaś kiedyś już u mnie. Zapraszamy cię. O Jezu, stąd to w ogóle nie wyjdziesz zaraz. Dobra. To poleć tu. I jeszcze zróbmy taki jeden myk, że dołożymy tutaj troszeczkę wojska. Wejdź i pogoń mi te gryfony tutaj, żeby mi jakoś strasznie nie blokowały drogi. Bardzo dobrze. Schowaj się na razie tutaj, przyjacielu. No i oddajmy turkę. Gdzie jesteś? Dobra, tutaj działa się sam pogoń, akurat tym się nie martwię. Spróbujmy zamek zlokalizować. Kopalnia kamienia. To jest dobry trop na moje. Jest i zamek, jest i Klawius, jest i Ghostwind. Ok. Mamy i zamek wroga. Black Hawk down. Black Hawk is going down, moi przyjaciele. Tu nie ma się co martwić już. Dobra, Clancy zaje się jeszcze tutaj. I jesteśmy już w domu. Wiesz co, twoje. Nie przestawiło układu? Nie przestawiło jakoś straszliwie. Dobra, może być nawet na dole. Tym razem już to przeżyję. I tu przyjacielu gnąć tutaj. Podbijesz jeszcze po poziom. Jenowa, zabieraj wszystko, co tutaj się da. Te kopalenki. Przede wszystkim też wizję, żeby nam nie smrodzili tymi swoimi zasranymi kominkami. O, jakieś połączenia armii powstały, czy coś? Niestety, zasmrodziliście. Mrowie szkieletów, Watacha, grupa, mnóstwo. Może być trudno. Nie wiem, czy ja mam aż tak silną armię. Zróbmy jakiś myk sprawny. Na przykład klancy. Zajść tak. Gem, wyteleportuj mnie, proszę cię, tutaj do Green Falls. Ulepsz, co możesz ulepszyć, przyjaciółko moja serdeczna. Clancy, przekaż w takim razie wszystko, co możesz przekazać. Dobra, wrzućmy ci jakieś tam pierdółesy, które masz. Dobra, to możesz trzymać w sumie. Mieczor. To jest plus 3, to jest plus 4, więc nie ma się co martwić akurat. Masz to na przykład. Masz to. Spoko. Trzymaj sobie te artefakty, ja ich bardzo nie potrzebuję. Clancy przekazał armię, więc teraz tak, teleport do... Sanctum czy tutaj? Myślę, że Sanctum, bo tą trasę znam przynajmniej, jak się przejbić tutaj. Dobra, to niech będzie Sanctum. Kto tu stoi na trasie? Jenowa, zejdź, proszę cię. Nie chcę jednak mimo wszystko forsować tego zamku, bo to by była trudna bitwa, tak zupełnie szczerze, to nie byłaby prosta bitwa, ale nie chciałbym forsować tego zamku, naprawdę mając jakieś takie marginalne siły, prawda? Chciałbym to jednak mimo wszystko zrobić. Tam było jednak mimo wszystko Mrowi i Watacha, to tak w ogóle bez śmiania. Ja nie miałem wcale takiej mocnej armii. Moja armia była dobra, bo ja miałem dobrego bohatera i dużo czarów, ale to nie była mocna armia w założeniu. Aha, i tutaj Złote Smoki broniły ich ulepszenia. No dobra, w sumie się zgadza wszystko. Kto tutaj się jeszcze kręcił? Tu się jeszcze ktoś kręcił. Dorób to wojsko, tu masz wszystko ulepszone, masz. W tej nekropolii? No nie ma wielu rzeczy ulepszonych. Okej, okay, skończmy turę. Tutaj się ten oranżowy kręci. Zaraz mi zasmrodzą już tam, otóż to. Pognaj te gryfy. Zrób to, bo to ci się przyda jeszcze w sumie na cały tydzień. Może trochę opóźnimy się w tej turze. Ale w następnych turach to może być bardzo przydatne.
Tu jest budynek do mumii, stąd nam naparzały tymi mumiami. To oczywiście zbieraj co twoje do pozbierania. Obawiam się, że ten pomarańczowy może mieć tam jeden, dwa zamki. Tu będzie jakieś na koniec, obawiam się, jakieś takie przejścia i teleporty i inne cudowne rzeczy. Statystyki to mamy w tym momencie jakieś po prostu niepojęte wręcz. O Jezus Maria, ty tutaj w ogóle dojedziesz, jakoś dojedziesz. Jedź. Pokaż mi te nekrofilie wszystkie. Tu jest zrobiona. To ulepsza się nas jeszcze. Te smoki mimo wszystko mi zebrał. Zobaczył, czy da się skompletować tutaj ten artefakt cały. No jest i pajac jeden. Kim ty jesteś, śmiećku? Przełóż wojsko troszeczkę. Czary masz? Masz. Wąpierz zombie, okej. Dawaj. Spoko. Czy nic nie masz, przyjacielu? Fala śmierci, nie? A bo ja tak nazwieję, nie? To akurat nie ulega wątpliwości jakiejkolwiek. Nie wiem, zabito. Okej. Spadaj. Zmykaj do domu. U nich mówię wam, każdy po prostu ma ten pieprzony po prostu tam portal. Tak jak przez całą kampanię nigdy nie mogłem go mieć, to u nich po prostu ma go każdy. Nie wiem, czy ich bohaterowie z tym startują, czy co, ja nie rozumiem tego elementu. Tym bardziej, że nie widziałem, żeby były czwarte magildy we wszystkich, to w zasadzie magildy czwarte widziałem tylko. Okej, to pojedziesz teraz tutaj, przyjacielu. Niestety widzę, że tutaj smrodzi kominek, ale zajmij te parę rzeczy, to będzie przynajmniej to nie smrodziło, tak strasznie. Okej, tędy. Przebij się tędy, jak już manę straciłaś. Przebij się tędy i pognamy do tych gałganów i po prostu zmordujemy tutaj. Tu jest jakiś jeszcze jeden pajaco. A jest i wokiel. No, zaraz się będzie teleportował chyba do zamku. Przynajmniej powinien. Jak nie, tego straci. Podjedź oczywiście tutaj na początek. No, patrzcie, jaki strzał. Dzień dobry. To jest pewnie przejście, nie? Zdobyliśmy ich najlepszy zamek z town portalem, a jakżeby inaczej, nie? Akurat nam się udało wyrobić, nie? W porę. Grave Raven. Ulepszaj smoki chociaż. Wąpierze jeszcze mu ulepsz. Aj, wąpierze nie zrekrutowałeś, dobra. Zrób jakiś taki układ, jakby na przykład doszło do oblężenia tego zamku faktycznie. Jakiś sensowny układzik zrób, może coś takiego. Znaczy pewnie ten wokiel by mnie pobił, gdyby doszło do oblężenia, więc może to jest trochę nad wyraz, po prostu robota. Ty się możesz schować. W sumie to was możemy już usunąć. Zrób tego, dżentelmena. Myślę, że możesz iść, przyjacielu. Daj na południe. Kyre, kyre, kyre. Zróbmy wabika klasycznego, żeby go ściągnąć tutaj w naszą stronę. Parę mało, tak, dokładnie. Jest to niebieski strażnik graniczny. Nie wiem, czy ja go zebrałem, czy nie. Janowa, dobra. A sprawdźmy. Nieodwiedzony, okej, okay, bo tu jest pewnie ciemno-niebieski, jasno-niebieski. Jasno-niebieski był gdzieś tutaj. Ja go widziałem i się zastanawiałem, po co on jest. Tu jest czerwony. Tu był jasno-niebieski, okej, okay, dobra. To już wiemy. Atakuj, atakuj. Nie masz zamków, musisz atakować, nie? Okej, okay, widzimy, gdzie są zombiaki. A co to za bohater? Klawius, opatrzcie. Pewnie będzie miał bardzo słabe artefakty. How about... Prayer. Spalmy najpierw ciebie. 59 jednorogów ulepszonych. Ja pierdziule. 1,9K. Brzmi jak plan. 3 Pegazy pękły. Myślę, że łucznikiem go dobijemy. Zapraszam, wszystko. Może komuś morale podejdą akurat, nie? Brawo, kolego Ignacy. Nie wiem, jak może być takim głównym, co zrobiłeś przed chwilą, ale gratuluję. Dobra. Tough shit. O, dispel. Spoko. Okej. Niestety, zajmie mi ten zamek. No ja tego nie obronię, nie ma szans. Możemy Q nacisnąć i tyle, będziemy musieli to sforsować. No jak widzicie, jest twardy. Dobra, ale to jest wszystko do zrobienia w tym momencie, moi drodzy. Bo idziemy tutaj, przebijmy się tylko przez ten śmieszny garnizon jego. Tutaj nie możemy wrzucać wysokopoziomowych czarów, ale możemy hejsta wrzucać. Co jest w zupełności wystarczające dla nas. Dobra. Dawaj, śmieciu. Kyrę, przesuń się. Gem, dawaj tą.
Idziemy zabić tego pajaca. Zapraszam tutaj. Zajmijmy mu wszystko. No, jedyne co mu się stało, to ten bohater. Jedyne co jeszcze w jakikolwiek sposób mi szkodzić może. Niestety będzie... A, podejdź tutaj, zobaczmy, gdzie ten teleport prowadzi, co? Nigdy w nim nie byłem jeszcze, to może coś się dowiem przy okazji nowego o świecie. Okej, weź wszystko. Bez 7. Nie ma takiej opcji. Wrzucaj mi to. Oki. Zapraszam tutaj. A, bo zaczekaj turę. Zajął sobie kopalnię drewna. Brzmi jak plan. Przyjacielu mój. Tracisz zamek. Co tutaj zostawiłeś za bohatera? Xi! O, proszę. To też była całkiem słaba bohaterka, ile pamiętam. Opsa. Papa. Mam nadzieję, że ja nie mam straconego namiotu medyka. O, mam stracony. Od dłuższego czasu na to wygląda. Okej, zdarza się i tak. Galtaran. Tu jest szansa na jakiekolwiek wojsko? Jest, nawet spora. Jenowa? Kto tam był? Kyre? Skakuj tutaj. Zabij sobie centarła. Hopsa, ulepsz go. Wskakuj, moja droga, tutaj, czy mój drogi, moja droga. Ton portal czary masz, super. Ty podejdź, pokaż mi, gdzie ten teleport. Aha, okej, to jest też jeden z tych teleportów przejściowych tutaj. Spoko, okej, rozumiem. Zrekrutuj wojsko, nie zrekrutujesz, bo nie masz hajsu. Skończmy turę. Dobra, to wygraliśmy, brawo. I co ty zrobisz, Gałganie? Czy ja się chcę z tobą w polu zmierzyć? W sumie czemu nie? Zapiszmy i zobaczymy. Bo to może być ciekawa bitwa. Będzie ciekawa, ale chyba raczej na moją korzyść niż na niego. Prayer na początek? Czy Berserk? Znowu nie pamiętam, czy to nieumarły działa. Dobra, chodźcie, zrobimy test. Jak nie zadziała, to sobie wczytam grę, a ja sobie przy okazji sprawdzę, czy Berserk działa, bo też w sumie nie wiem. Zobaczymy. Nie, na nikogo nie działa. Dobra, to już wiem przynajmniej, że berserki na nieumarłych nie działają, więc to czyni ich jeszcze bardziej przegiętymi. Dobra. Co, prayer, czy czekamy na ich czar? Czy może ma slow? Slow zawsze na propsie jest. O! Blind na elfa. Spoko. Okej. Okay. Ty się już nie przebijesz, to ciebie zabijemy chyba. Albo przynajmniej wyautujemy ze zgrywki na dobrze. Ty możemy trzasnąć. Okej, okay, krasnolud. Elf niestety nie strzela i to jest już ból bastionem, tak? Że oczywiście w tym momencie nasz elf przestaje grać po prostu. Kto tutaj dostał obrażenia jakieś? Ty na przykład. Elf był świetny do wyłączania po prostu takich wielkich grup wojska, których właśnie w tym momencie brakuje mi takiego twardego wyłączenia. No jeszcze jest drzewiec oczywiście, tak? Oj, ma skiur, widzę w runie. Kurwa mać. No co zrobisz, przyjacielu? No nawet na slow to zasuwa jak zły. Dobra, trudno. Wampira wszędzie ostrzelać po prostu. Tu zjedź gdzieś tam. Dobra, wlecisz w Pengaza. Paru was wstanie nawet. Ale tego wyłączymy zaraz z rozgrywki jakoś, przyzwoicie. Jakiś psalm mocy w następnej turze wygląda na to. Który dostał ty. Okej. Zabij tutaj. Czy wiem, że ci może oddać i to mocno. O, ze szczęściem nawet dwa smoki. To dosyć niefortunnie, ale tutaj drzewiec będzie i zaraz wszystko do poprawki. Tu jeszcze elfen troszeczkę poprawimy. Spróbuj. Dobra. To wjeżdżaj w takim razie tu, bo tu drzewiec już dobije na moje. Dobra, elf pozamiatał. Dawaj od góry. Mamy cię, przyjacielu. Dziękuję. Co ty dałeś mi przyjemnego? Nic, na dobrą sprawę z tego co widzę. O, to jest akurat przyjemne, zamiast tego pierścienia. O, i Kaiden Wojny, to jest zawsze mile widziane. Znaczy, no już w tym momencie oczywiście nie bardzo, ale... Ale byłoby na pewno mile widziane. Spoko. Mamy cię. Mamy cię. Ruś tutaj, przyjaciółko. Nie pamiętam, czy coś tutaj było jeszcze. Aha, ta rtęć zawszona tutaj jeszcze wisiała mi.
weź armię, no i zasuwaj tutaj sobie. Dobra. Czemu nie możesz tędy przejść? Dobrze. Gem. Dobra, to niech się ci zejdą, a ja sobie zaraz tam zacznę czyścić ten region. Pokaż mi jeszcze Kyrę z tego zamku tutaj. Nie Grave Raven. Tutaj. Ghostwind. Zostaw sobie tylko smoka. Zaraz jeszcze oczywiście ten temat ze smokami przebadamy sobie, czy da się go jakoś zrealizować. Sprawdzimy to. Tu są smoki. Tu są trzy smoki, tu są dwa smoki. Tutaj nie ma smoków. No to może być trudne. Zobaczymy, bo ten chciał pajac 25 upiornych smoków. Czy, no, czy trudno dosyć. No za to, co tam były sandały świętego, tak? Tylko, że no powiedzmy sobie szczerze, już w tym momencie one nic nie robią, więc bardzo dużej różnicy to dla mnie nie ma już. Dlaczego ty to zbierasz zamiast tu czyścić? Ajku. Dobra, na odwrót, pojedź ty tam. Klancy. Grzej tak jak powinieneś, jak przykazała Bozia, po prostu pojedź. Bo się będziemy mordowali po prostu razem tutaj wszyscy. Jest 20 minut materiału. Ale można już to po prostu zagrać sobie tak na spokojnie. Doczyścić sobie coś do doczyszczenia i tyle. Tutaj jest, zobaczcie, jaki wielki biom, nic nie widziałem jeszcze w nim, nie? Jest mnóstwo takich rzeczy, które bym sobie chciał zbadać. Mapa jest gigantyczna, a możemy się trochę nią pobawić, więc w sumie why not, nie? Tak przynajmniej na moje. Nie wiem, jak wy uważacie, czy to jest trochę przyciąganie rozgrywki, czy nie. Ale no jednak mimo wszystko lubię sobie sprawdzić tą mapkę, zobaczyć jak ona wygląda, co tam było włożone w nią. Może czasami są jakieś elementy fabularne powkładane, jakieś ciekawostki. No takie rzeczy, które trochę ciężej trafić, nie? Dobra, teleportuj się, moja droga, do Green Falls. Słuchaj, możesz się schować nawet tak. Klancy zapraszamy. Ulepszaj, co możesz. Super. Zróbmy sobie po prostu jakąś armię jak mistrza świata. W sumie cieszę się, że w tym scenariuszu udało mi się całkiem sprawnie wykorzystać wszystkie atuty bastionu, czyli tak dosyć sprawnie zbudowane, wydaje mi się, że sprawnie zbudowane skarbce. Spore używanie, bo chyba wydaje mi się, że dużo tego robiłem, używania właśnie jakby wszystkich bastionów jako budynków produkcyjnych, czyli po prostu co mogłem to robiłem od razu na prędkości. Dobra, do Sanctum może, nie? W Sanctum zaczekasz sobie turkę. Wydaje mi się, że wyszło to całkiem sprawnie. Jeżeli chodzi, mówię, o wykorzystanie różnych aspektów tutaj, przewag, które daje bastion nam w jakimś tam stopniu, nie? Aha, dlatego ty z dwoma kopalniami złota grałeś. No tak, to w sumie w kampanii czegoś innego spodziewać na tym poziomie rozgrywki. Komputer musi dostawać troszeczkę handicapów, żeby mu lepiej szło oczywiście. Nie, że jakoś mi to strasznie przeszkadza, czy dziwi, czy wadzi. Po prostu tak musi być widocznie. Okej, coś tu jeszcze było. Aha, ten niebieski strażnik graniczny, to tam zajedziesz jeszcze. Ty poproszę do teleportu szybko. I zobaczymy, co za tymi teleportami. Może jakieś walki jeszcze będą. Tak jak było z tymi upiornymi smokami, czy coś. Tam zawsze takie rzeczy się czasami zdarzają. Zajedź tutaj jeszcze. Do tego strażnika poproszę. Gem. Tu byłaś, to podskocz tu. Skończę utapia? A, już dawno wyczyszczona, dlatego pewnie te artefakty oni mieli takie przesrane, jeżeli chodzi o ich moc. Dobra, tego nie wojujemy. Znaczy, pewnie by się dało z dwoma smokami. W tą stronę jeszcze coś jest, zobaczymy zaraz. Skończmy turkę. Dobra, Janowo, zapraszamy cię tutaj. I ty chyba na tym się twoja misja kończy, więc możesz się schować za meczku już. Myślę, że spokojnie. Kyrę. Możesz sobie jechać jeszcze. Hopsa i gem. Aha, okej, okay, taki sposób to wygląda. A, tak, to jesteście cwaniaki, no dobra. No okej, okay, cwaniaczki, niech wam będzie. Ile mamy tych smoków? 5, tak, to jest 5 plus 7, 15 smoków. To jest pierwszy dzień. Trzeba to zrobić i odblokować sobie ten budynek, i w przyszłym tygodniu będziemy mieli. Dawaj tu ich do Grave Raven, poproszę w takim razie. Nie, ty. Teleport do Grave Raven. Musisz tych pogonić, niestety.
Ach, kurczę, cwaniurę. Cwaniury po prostu. Już mówię, dobra, przejdę się bez tego. Po prostu po co mi te sandały świętego? Już dam radę przecież, nie? A tu ząk, moi drodzy. Tutaj też był chyba budynek do Smoczysławów, nie? Dobra, Kyrę, zasuwaj tutaj po wojsko. To jeszcze odblokujesz drugi budynek. Będziemy mieli zwiększony przyrost smoków. To już będzie można coś zrobić. Weź to wojsko. Zajesz tutaj po smoczki. Dobra. Okej. Okay. 37 smoków, 4 do 5 k. Okej, okay, brzmi jak plan. Brzmi jak nawet dobry plan. Tutaj jeszcze zbuduj budynek do smoczków. Dobra. Będziemy to robili po prostu tam portalami. Zostawimy sobie tylko smoki w armii. Nawet to zróbmy od razu teraz. Dublin Falls. Będziesz tylko latać ze smokami między miastami. Czyli zacznijmy od Shadowkeep na przykład. Znaczy, powinienem zrobić jeszcze coś takiego, że powinienem stać przy tych punktach i dostarczyć sobie to wojsko, więc Kyrę, na dobrą sprawę, zostaw może zombiaki. Dowieziesz mi jeszcze tego wojska, nie? O Jezu, gdzie jestem? Tutaj. I może się uda ten patent zrobić w przyszłym tygodniu. I jeszcze stąd puść mi Jenowa na przykład, tylko ze smokiem na przykład poleć. Albo nie ze smokiem, tylko na przykład z wampirem. Zasuwaj tutaj. Dowieziemy wojsko, a potem przeteleportuje się przez parę razy tym gem i powinno być w porządku akurat. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ty oczywiście stań sobie tutaj, zwojuj to. Brawo. Jestem z ciebie dumny. Tak, oczywiście stań, zrekrutuj. Ty zrekrutujesz jeszcze, ty skończ turę. Ty podjedź, zrekrutuj. Skończmy turę i teraz tak. Tutaj poproszę o rekrutację i wracaj do zamku. Teraz tak. Kyrę, rekrutacja, wracaj do zamku. Tu akurat możemy ulepszyć od razu, więc nie ma tego problemu. Dobra, to stąd mamy 10 smoczków. Schowaj się do zamku, dobrze. Jenowa jeszcze wróci i teraz tak, tutaj poproszę 5 smoków, grubo. Teleportujesz się do Sanktum na początek, bo w Sanktum i tak nic nie zrobimy, więc teleport przez Sanktum. Ulepsz sobie smoki od razu i daj mi te smoki, 17 już mamy. Skończmy teraz. Jenowa, dojedziesz zaraz, o ile ci się uda, brawo. Jestem z ciebie dumny. Hops. Zobaczcie, mamy taki przyrost już tych smoków, że nie ma się co martwić. Dobra, teleportuj mnie przez Grave Raven. Super, wrzucaj mi te smoki i przez... To chyba na tam portalu to widać. Jasne. Grave Raven, Ghostwind jeszcze nie byliśmy. Dobra. Teraz poproszę do Green Falls. Jezu, bez tego tam portala to byśmy się zamordowali, co? Po prostu byśmy się, kurde, ciapali z tym, po prostu jak... Ojej, sandały świętego, super, cieszę się niezmiernie. Teraz poproszę teleport do Sanktum. Dobrze, tej many mamy, a mamy, nie? Można jakkolwiek to grać. Och, dobra, zbliżamy się do końca, akurat w 30 minut się wyrobimy, wydaje mi się, że kampanię gem zamkniemy. No i co, pewnie wasze sugestie, nie? Która następna, Dzień Siecz czy Narodziny Barbarzyńcy? Bo to ma w sumie spore znaczenie. Oddałeś te sandały? O, musiałeś je oddać, szkoda. No i wszystko po te... O! Interesujące. To się pobawmy, co? Zacznijmy może od... Maslowa. Dobra. Musimy pokombinować troszeczkę, nie? Jeden smok w dół, zimploduj tego. Dobra. Mamy za dużo mocnych czarów, żeby to był jakiś straszny problem. Nawet z podwójnymi obrażeniami to... Nie jesteście w stanie mi się bardzo przeciwstawić, przyjaciele moi. Dziękuję. Okej, na miasto, z którego startuję, czyli do Green Falls.
Okej. Brawo. Brawo, 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 brawo. Wyprawa po buty, kampania 3. No niestety. Sandro oszukał mnie, dlaczego? Czy mu uciekł z butami trupa, nie płacąc mi, zatrzymał pieniądze dla siebie, czy da pozostałe artefakty Etrikowi? Z całą pewnością nie był agentem Daisy, oddziały umarłych, które zniszczam, aby zdobyć artefakty, bla, 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 bla. I koniec kampanii. Nowe początki. Druga za nami, eliksir życia był, nowe początki są. No i co? Zobaczymy teraz, co dalej. Jest Tni i Siecz na rodzinę barbarzyńców, więc oczekuję oczywiście od was zawsze. Pewnie mi będziecie kazali grać w Tni i Siecz, bo jakżeby inaczej. Chociaż już dwie zostały te trudne kampanie, więc w sumie spoko. Będziemy zobaczymy, jak się nam uda, jak sobie poradzimy. No i co? Ja w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję. No i co? Ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a to były Heroesy 3 Shadow of Death, kampania. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.